wish I could. Another ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Cześć, witajcie w 7 odcinku Zagrajmy w Borderlands. Jest ze mną ojciec, tradycyjnie. No i będziemy sobie grali w grę. Gram w grę. Tomb Raider, dobra. Co nowego? No nie było Borderlands, bo ojciec był na szalonej wycieczce i... Szalonej. Nie mieliśmy kiedy kręcić, ale już jest z powrotem. Więc trochę... Let's play teraz będzie. Jedziemy, mamy tutaj misję zabić Sludge'a. Taki typ, dostaliśmy na niego zlecenie, więc lecimy go zabić. Będziemy już raczej rzucać tylko misje główne, no bo poboczne zaczyna się już właśnie ten okres, że mamy nasrane, mamy monotonność, mamy nasrane misji po prostu. To jest taki dodatek dla nas, to już nie będziemy was tym katować, a po prostu to będzie nudne. A misjach pobocznych mamy jakieś właśnie fajne zdania. O, dobrze, kupię sobie potem, czekaj. Które są fajniejsze? To droższe. Co się będziemy? Ale fajną tarczę sobie kupiłem z promocji. Kurde, dzięki. Dobra, starczy mi tyle. Była zbyt epicka. A jaką miałeś? Jakąś fajną, to mi potem oddasz. Siema. Weak health regeneration. Ba. Mam nową snajperkę, ale to chyba mówiłem w poprzednim odcinku. Bach. Oj, man. Gdzie ty jesteś, Sebek? Znaczy, ojciec. Przy sklepie. Nie wysywaj mnie od Sebka. Przepraszam, mylę się. Czasami nie mówię do ciebie, ojciec, jak gadamy sobie razem na Skype. Przyznaj się, wstydzisz się mnie. Tak. Nie jesteś moim ojcem. Nawet dałem to na kanale, żeby ludzie, którzy są nowi, którzy nas oglądają, nie myśleli sobie. Pożegnaj się z kieszonkowym w następnym tygodniu. Jakiś użytkownik powiedział właśnie, że snajper specjalizuje się również w rewolwerach, a ja o tym zapomniałem, więc będę sobie chodził też z rewolwerem, ale z SMG nie zrezygnuję, no bo to czasami bardzo ratuje dupę. A propos tego właśnie, to z premiery ciągającego Borderlands 2, znaczy no jeszcze jakiś tam został czas, ojciec mi gnoi, chwila. Z premiery nadciągającego Borderlands 2 mogę wam powiedzieć tyle, że wyczytałem, że system będzie tam o tyle taki fajny, że jak na przykład jesteśmy sobie właśnie snajperem, to nie musimy grać konkretnie snajpą. Znaczy to jest wtedy bezsensne, bo kto gra snajperem, żeby no nawalać, nie wiem, karabinu maszynowego, ale jeżeli będziesz sobie tak chciał, jeżeli będzie ci się podobał wygląd snajpera, To nie będzie uwarunkowane właśnie postacią. Będziesz mógł sobie być snajperem i łazić z karabinem maszynowym albo strzelbą. Tak fajnie to rozwiązali. System w ogóle rozbudowania postaci będzie dużo fajniejszy. Różnorodność misji podobno dużo większa. No zobaczymy. Ja to... z ojcem nie możemy się doczekać tego. Rozumiem, że będzie można być takim madafaka we wszystkich broniach. Tak, i jeszcze do tego możesz sobie tam jakimś zaawansowanym trybem wykoksić postać. I już wtedy będziesz wszystko kosił i możesz jakoś powiązać skille właśnie, żeby one się jakoś razem koksiły. O Jezu, jakie nienawidzę ich. Dzieci. Mówiłem, żebyś nie przyprowadzał znajomych ze szkoły. Kto dał dziecku strzelbę? Ojej, zostaw mnie tego małego. No wiesz, dresy to dresy. Nie mogę w niego trafić. Możesz go zabić? No. Nie mogłem trafić. Widziałem. Rewolwery mają to do siebie, że nie są zbyt celne. No ale to był wypadek. Ara. O, nie zabiłem go. Piszcie komentarze, jak podoba się wam mój nowy program, w którym... No... Po prostu piszcie, nie będę wam teraz opisywał, no bo to wszystko jest w tym filmie. W programie loading. Piszcie, jak wam się podoba. Co nim myślicie. O, ojciec zginąłeś, cienki. Nie mam je raptem parę dni, a ty tutaj się nudzisz, kurde. No musiałem coś robić. Come on! Tam jest chyba zadanie dla ciebie, takie działko stacjonarne. Właśnie nie mogę go zdjąć, bo on do mnie strzelał. Dobra. Cover me! Będę cię osłaniał. Weź się z bazuki. Ojej. Podnieś mnie ty lepiej. Super! Czekaj, tu jest jakiś ninja. Był. Przed chwilą. No to nie jest dobre. Już gniemy. Ja zaraz zginę.
Ta wyrzutnia mu nic nie robi. Coś z ciebie. Straciliśmy wartość mentalną tego materiału. Ludzie zobaczą, jaki jesteś cienki. Ja, zaraz cię tutaj zniszczę. Wow, coś mi NPC spadły, więc wybaczcie, jak coś klatkuje. Nie wiem czemu, tak czasami jest. Ogarnąć się! Zaraz ci żadnych killi nie będę dawał i zostaniesz na 16 poziomie do końca tej gry. A ten czemu działko to zaraz je zniszczę. Nie rusza się. Gdzie? Coś płonie. Ej, odwróć się do tyłu. Czekaj, nie mogę ich zniszczyć. Co to ma? A, dzięki, to ty. Jaki ja? A nie. On wybuchł, ten typ. Trzeba granata w ręce, dlatego mnie zabił. A, to ty jesteś na wieżyczce. Chciałem do ciebie strzelać. Dzięki. Typa zniszczyłem tutaj, nie wiedział, co się dzieje. I zsiadł. Dobra, FPS-y w miarę wróciły na swoje miejsce. Więc nie powinno już lagować. Jeśli lagowało, to wybaczcie. Żyjemy wszystko. Dobra, już uspokój się, już ogarnij downa. ADHD. Jakiego downa? To było bardziej ADHD. Coś do mnie strzelało. Pójdź do ojca. Co to? Wybacz. Co to ma znaczyć? Gin! Koleś nie ma życia i żyje. Wariat. Gdzie jest ten slacz? Daleko? Widzowie się niepokoją. Chcieliby go zobaczyć. Będzie... Jak damy dzidę, to będzie blisko. Kurde, ten aim nie celuje mi w głowę. No. O, czekaj na mnie. Ja się zgubiłem. Dawaj, szybko. FPS-y spadły. Coś z tym kompem się dzieje ostatnio. Dobra, jest tam. Wybaczcie. Zdetonować. Nikt mnie chyba nie lubi i nie ogląda, bo nikt nie odpisał mi na mój problem. No właśnie. Ludzie, co z wami? Możesz, kurna. Olele, co ty masz, ogniste pięści? No. Taki artefaktyczny dodatek. A ja go dostałem? Tak, no, mam go. Też. Mam ognistego ptaka teraz. Rozumiecie to w znaczeniu dosłownym? Ognisty. I w przesłaniu, ognisty ptak. Tak mówią na mnie dziewczyny. Dobra. Dobra, już bez fantazji. Idę! Ci ptakę! Płonący ptak, ale jaja. Gruby, o, tutaj. Cioty. Chcesz się bić? Chcesz się bić? Ale go zniszczyłem. Ja mam solubę. Ach, zaczął strzelać, to nie fair. Chodź tutaj, zniszcz go. Maciasz. Złamał zasady. Nie ruszaj się. Masz ognistego ptaka. Kurwa mu zrobił. Że masz. Ognisty. Czemu tyłek mu się pali? No bo to jest gorący chłopak. Nie, no nie wierzę naprawdę, że nikt nie wiedział, jak rozwiązać mój problem. Po prostu wam się nie chciało pisać. Hehe. Dobra, nie, bo zaraz przestanie ciebie lubić. No właśnie, jeździsz po nich. A oni chcą dobrze. Nie, ja po prostu chciałem, żeby ktoś mi pomógł. No bo wydaje mi się, że jakość tych filmów nie jest taka dobra, jakbym chciał. Teraz dam bitrate 20 tysięcy maksymalny i będzie ważyło z 8 giga. Wyrzuci ci to ten YouTube. Za mało, frajerze! Zsi to! Zlejmy go! Ale dostał. Chciałem go pasem, ale strzelbą mogę. I po główce. O, nie ma. Wyparowała. Płoń. Bach, nie ma główki. Ogniste pięści. Wybuchowe one chyba są, wiesz? Zasłaniasz mi tymi... No właśnie coś słyszę, takie trzaski.
Takie same. Dobra. Gdzie teraz? Na lewo. Odpaliłeś stoper? Tak. Nie odpaliłeś. Odpaliłem. Ile tym jest? Razem odpaliłem. 3 minuty. A ci mają maski jakieś. Ile jest? 3 minuty. Od kiedy to odpaliłeś? 3 minuty temu. Świetny jesteś. Ty no, ale odpaliłem już. Tutaj dwóch stoi takich słabych. Widzę właśnie. Strzelałem w jednego, a zginął. Rozwal go. Usta to był kościół ciężki. Dostał z ptaka. Nie ruszaj się. Dobra. A raz ci tu z wyrzutni zdejmę. No nie, typ żyje naprawdę. Fuck. Au. Udało się. Jestem komandosem. Fuckie. Teraz czas ich zniszczyć po prostu. Dziecko, nie mogę go trafić. Kto dał dziecku broń? Ja. Coś złym ojcem. Jaki zły, cieszę się. Wybuchy, strzały, nie wiem co się dzieje. Klatki mi przecież zaraz przez siebie opadną. Nie, uciekam stąd. Aha, jeszcze do tego rozłączyło mnie z tego. Z... Spajem? No, ale dobra, to nie jest potrzebne, żeby nagrywać. Przez ciebie zginiemy. Tak. Dzięki. Ale jaki wybuchy, jaki on odporny był na tego rage'a. Czekaj, bo sobie wziąłem... gdzie? Wziąłem sobie, przecież kupiłem te healing kity. Yeah! Coś gówno dają one, ale yeah! Dobra, chodź tu już, zaraz będziemy wjeżdżać na chatę. No chyba jakiś motherfuckerski fuckers tutaj chodzi gdzieś. Masz psaka, frajerze! A go zniszczy? Dzięki, że go przesunąłeś. Nie trafiasz jakby co. Wiem już. Przestań się ruszać! Osobiście tam przyjdę i go zniszczę. To dla was. Co za... szmata. Wracaj tu, kurna. Tak te dzieci mnie denerwują. No... zabierałeś mi takiego. Ja nie żyję, wiesz o tym pewnie. Ciemno, ciemno. Teraz ja też zginę, dobrze. Fireblind. Headshot. Ty frajerze, dostaniesz z noża. On 3 HP! Od Rage'a. Uciek mi! Dobrze. Dobra, wezmę sobie healing kita. Coś tak najlepiej nam to idzie. Ale mi się już kończą te healing kity. Nie ma główki. O, tu jest już chyba do tego bossa. No, już winda właśnie. Nie używam tego. SMG. Ciotowate. Dobra. A jedziemy tam. Czekaj, jaki on tu support zrobił? To jest drużyna specjalna. To był atak rozpaczy. Dobra. Ciśniemy w typa, tylko przeładuje. Dobra. No, elegancko teraz klateczki chodzą. Fajowo. Jedziemy. Bo... no, no dobra. Istotne. Co nieistotne? Nie, nic, nic. Co ty za sekrety masz? Nie mam żadnych sekretów. Dawaj mi tarczę, pewnie jakaś jest i wykupiłeś. Co to? Eee, dla syreny. Very fast, Richard. Very slow, no. Health regeneration. Faktycznie dobra. SMG. Czekaj, kupię to. Czemu krzyczysz? Właśnie nie wiem. Wszystko w porządku? Niechcący włączyłem rage, albo nie mogę się doczekać krwi. Dobra, chodź. Na dole jej dużo biega. Enter. Or co? A, Aether, sorry. Nie. Może ta babka to twój widz? Być może. Co wybieramy? Ja wybieram lewo, a ty prawo. Dobra. I uwaga, let's go, biaczys. Jedziemy bossa! Znowu wielki, tak jak poprzednio.
Już. Ten ma młotek. Zębów nie będzie. No, nazwę go Zębaty ten odcinek. On ma fajną strzelbę. Czy po nim praktycznie? Dobra, nie po nim. Jest niedobrze, ojciec. On chyba biegnie w twoją stronę. Chyba tak. Myślałem, że zdążę włączyć Rage'a. On dobra, bije w ziemię. Nie ma sensu. Chodź tutaj. Zaraz tu wrócę i cię zniszczę. Nie będę blisko podchodził. SMG! Specjalnie mu dużo nie robię. 3 seconds to zero die. I never die! Co się dzieje? Podnieś mnie, ja tu kręcę. O do futka. Wiesz, że mam same błyski przed... I właśnie zginę zaraz. Dawaj tego sludge'a. Chyba no nie wie co się dzieje do tej pory. O, leż. Jest fajnie. A tam jakiś typ na szczęście jest. Może mi się go uda zabić. No ja nie uda. No nie uda. Bo co ja cię leczyłem? No nie, zniszczył mój pro tryb. Miałem tutaj go zabić, popisać się przed widzami. Tak. No za to zapłaci. Czekaj, zaraz będę miał rage'a. Gdzie on jest? Gdzie on? Tutaj, chowa się. A jest. Muszę to granaty! Rzucać wszystkie! Czemu schował się w klatce? Ja go zniszczę, czekaj. Poszły wszystkie granaty. O nie, ma tarczę, nie jest fajnie. Rage. On ma znajomych. Co się dzieje? Właśnie mnie zniszczyłeś. Dobra, zabiliśmy sludge'a. Dzięki, mogłem go zabić. Nie, nie mogłeś. No ty pewnie przed kompem też wpadasz takiego rage'a. Tak. Ty krzyczę, ale ta strzelba jest moja. Bach. Dobra, wyłazimy. A jeszcze artefakt musimy wziąć. Bierzemy. Dobra, mamy. Dobra, myślę, że tu skończymy chyba, nie? Już nie będziemy pokazywać, jak to oddajemy. To będzie nudne, a tak to jest dobry materiał. No. No tutaj będziemy się żegnać. Zabiliśmy dla was gościa, który miał próchnicę. Próchnicę? On nie miał tych zębów prawie. To jeszcze jego ciało leży. Kręcę go. Dobra, żegnamy się. Przestań go walić w dupę. My się tutaj tym pięknym akcentem żegnamy. Walec w pupcie. Dobra. Trzymajcie się, na razie. Siema.